W ostatnim sparingu podczas zgrupowania w Gniewinie Lech Poznań zmierzył się z mistrzem Cypru Apoelem Nikozja. Kolejusz rozpoczął to spotkanie w zaskakującym składzie. Na prawej stronie obrony po raz kolejny zagrał Keba Sisej. Marcinowi Kamińskiemu w środku defensywy partnerował Tamas Kadar. Zagrającym na szpicy Marcinem Robakiem trener Maciej Skorża ustawił Kaspera Hamalainena, który na obozie pojawił się dopiero w środku tygodnia. W siódmej minucie swoją obecność na boisku zaznaczył Dawid Kownacki. 18-latek był bliski trafienia głową po dośrodkowaniu Barego Douglasa. Kolejną groźną okazję Kolejusz miał w 14 minucie. Ponownie aktywny był Kownacki, który o mały włos nie wykorzystał błędu stopera Cypryjczyków. Z kolei w tej sytuacji strzał na bramkę Jasmina Buricia oddał Efrem. W 29 minucie szybkie wyprowadzenie piłki z własnej połowy Kolejorza zakończyło się zamieszaniem pod bramką przeciwnika. Strzał Karola Linetego został jednak zablokowany. A to już 32 minuta spotkania. To, co nie udało się Kownackiemu na początku pierwszej połowy, udało się Marcinowi Kamińskiemu. Po dokładnym dośrodkowaniu na dalszy słupek z rzutu rożnego obrońca skierował piłkę do bramki. Kamiński, jest gol! Proszę Państwa! Marcin Kamiński, 1-0 dla Lecha Poznań. Lech do przerwy prowadził 1-0. W 54 minucie drugą groźną sytuację w tym spotkaniu wypracował sobie Apoel. Po rzucie rożnym strzał Iniakiego Astiza w środek bramki pewnie obronił Maciej Kostomski. 120 sekund później Kolejorz odpowiedział rywalom równie groźną sytuacją. Bliski trafienia był Szymon Pawłowski. Doświadczony skrzydłowy Kolejorza chwilę później zaliczył asystę drugiego stopnia. Po jego długim krosowym podaniu po lewej stronie do piłki dopadł Karol Linetty. Reprezentant Polski zagrał ją lewą nogą wzdłuż pola karnego, a z bliskiej odległości bramkarza Cypryjczyków pokonał Denis Tomala. Był to pierwszy gol Niemca w niebiesko-białych barwach. Kwadrans przed końcem spotkania swojego trzeciego gola w meczach sparingowych strzelił Dawid Kownacki. Po raz kolejny asystował mu Barry Douglas. Gol, proszę Państwa, ależ to zrobił! Cypryjczycy mogli zmniejszyć rozmiary porażki, ale wynik się nie zmienił. Lech Poznania Poel Nikozja 3-0.